Słowa Ewangelii według świętego Łukasza. W pierwszy dzień tygodnia dwaj uczniowie Jezusa byli w drodze do wsi zwanej Emaus, oddalonej 60 stadiów od Jerozolimy. Rozmawiali oni ze sobą o tym wszystkim, co się wydarzyło. Gdy tak rozmawiali i rozprawiali ze sobą, sam Jezus przybliżył się i szedł z nimi. Lecz oczy ich były niejako na uwięzi, także go nie poznali. On zaś ich zapytał: cóż to za rozmowy prowadzicie ze sobą w drodze? Zatrzymali się smutni, a jeden z nich imieniem Kleofas odpowiedział mu: ty jesteś chyba jedynym z przebywających w Jerozolimie, który nie wie, co się tam w tych dniach stało. Zapytał ich: cóż takiego? Odpowiedzieli mu: to, co się stało z Jezusem z Nazaretu, który był prorokiem potężnym w czynie i słowie wobec Boga i całego ludu. Jak arcykapłani i nasi przywódcy wydali go na śmierć i ukrzyżowali, a myśmy się spodziewali, że właśnie on miał wyzwolić Izraela. Teraz zaś po tym wszystkim dziś już trzeci dzień, jak się to stało. Co więcej, niektóre z naszych kobiet przeraziły nas. Były rano u grobu, a nie znalazłszy jego ciała, wróciły i opowiedziały, że miały widzenie aniołów, którzy zapewniają, iż on żyje. Poszli niektórzy z naszych do grobu i zastali wszystko tak, jak kobiety opowiadały, ale jego nie widzieli. No to on rzekł do nich: o nierozumni, jak nieskore są wasze serca do wierzenia we wszystko, co powiedzieli prorocy. Czyż Mesjasz nie miał tego cierpieć, aby wejść do swej chwały? I zaczynając od Mojżesza poprzez wszystkich proroków, wykładał im, co we wszystkich pismach odnosiło się do niego. Tak przybliżyli się do wsi, do której zdążali, a on okazywał, jakoby miał iść dalej. Lecz przymusili go, mówiąc: zostań z nami, gdyż ma się ku wieczorowi i dzień się już nachylił. Wszedł więc, aby zostać z nimi. Gdy zajął z nimi miejsce u stołu, wziął chleb, odmówił błogosławieństwo, połamał go i dawał im. Wtedy otworzyły się im oczy i poznali go, lecz on zniknął im z oczu. I mówili nawzajem do siebie: czy serce nie pałało w nas, kiedy rozmawiał z nami w drodze i pisma nam wyjaśniał? W tej samej godzinie wybrali się i wrócili do Jerozolimy. Tam zastali zebranych 11 i innych z nimi, którzy im oznajmili: Pan rzeczywiście zmartwychwstał i ukazał się Szymonowi. Oni również opowiadali, co ich spotkało w drodze i jak go poznali przy łamaniu chleba. Usłyszane przed chwilą opowiadanie również wydarzyło się w dzień zmartwychwstania. To już kolejne, chociaż nie ostatnie, spotkanie zmartwychwstałego Chrystusa ze swoimi uczniami. Tym razem Łukasz i Kleofas są w drodze. Odchodzą z Jerozolimy i udają się do swoich domów we wsi Emaus. W drodze zajęci są rozmowami o tym, co dla nich najważniejsze. Rozmawiają o męce i śmierci Chrystusa oraz o dziwnych pogłoskach o Jego zmartwychwstaniu. Rozmawiają ze sobą o Jezusie. A jak często my w swoich domach rozmawiamy na tematy religijne? Czy często mówimy o Jezusie i dobrej nowinie, którą On przyniósł na świat? Ci dwaj uczniowie szczerym sercem poszukiwali sensu wydarzeń, których byli świadkami lub o których usłyszeli. Szukali tak naprawdę Jezusa, który jest ostatecznym wyjaśnieniem wszelkich naszych ludzkich wątpliwości. Szukali i znaleźli. On sam przybliżył się do nich, wyjaśniał pisma i połamał dla nich chleb. Każde słowo zapisane na kartach Pisma Świętego odnosi się do Jezusa. Nie można zrozumieć żadnego zdania ze Starego Testamentu, jeśli nie przyłoży się do nich osoby Syna Bożego, Jezusa z Nazaretu. Dlatego możemy powiedzieć, że Jezus nieustannie wyjaśnia nam pisma, odnosząc to, co mówi Mojżesz i prorocy, do samego siebie. Jeśli tak będziemy czytali Biblię, zrozumiemy jej sens, a ona stanie się dla nas księgą życia. Nie bądźmy zatem zamknięci jak apostołowie w jerozolimskim wieczerniku z obawy, z lęku,
ale wyjdźmy mentalnie z ciasnych ścian naszego dotychczasowego życia i w podróży po kartach Pisma Świętego szukajmy Jezusa. Kiedy Go odnajdziemy, nasze życie nabierze nowego blasku i sensu i z radością będziemy mogli wrócić do codzienności, dając świadectwo o przemieniającej mocy Jezusa, zmartwychwstałego Pana.